76-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego odebrał telefon od oszusta podającego się za policjanta. Głos słuchawcy zapewniał, że konto bankowe seniora jest zagrożone w związku z aferą korupcyjną w banku i ze względu bezpieczeństwa zalecane jest przelanie pieniędzy na wskazany rachunek należący rzekomo do prokuratora. Oszust poprosił także o wykonanie telefonu pod numer 997 w celu potwierdzenia tożsamości dzwoniącego policjanta bez rozłączania się. Pieniądze miały być zwrócone po zakończeniu sprawy. Dzwoniący był na tyle wiarygodny, że nieświadomy podstępu senior przelał w dobrej wierze oszczędności 30 tysięcy złotych wprost na konto oszusta. Kiedy starszy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą przestępstwa, o pomoc poprosił policjantów. Rozwikłaniem sprawy zajęli się kryminalni z Tarnowskiej Komendy Miejskiej Policji. W wyniku podjętych działań 29-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego został namierzony, a w dalszej kolejności zatrzymany we własnym domu. Zaskoczony obrotem sprawy mężczyzna nie stawiał oporu. Po przewiezieniu do Tarnowa usłyszał zarzut oszustwa popełniony w warunkach recydywy. Został również doprowadzony do tarnowskiej prokuratury, która zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.